Ho, ho, ho. 17 śmierci na liczniku. Jedziemy tam, gdzie powinniśmy tak naprawdę pójść od razu. Czyli do kościółka. Chwila, zaraz. Czy mi się wydaje, czy tam na górze kościołu nie było ciekawych rzeczy? To jest kościół, nie? Tak mi się wydaje. To jest chyba kościół. Nie wiem, czy wspomniałem, ale ja jestem Moskit. Aby ktoś tego jeszcze nie zauważył i nie wiedział, że oglądał filmik z Dark Souls na kanale Moskita. I w sumie nawet Bóg jeden wie, który odcinek. Naprawdę. O Boże, w plecy! Tak bezczelnie w plecy! Ja ci pokażę. O, a zginę zaraz. Teraz oni mi pokażą. Tak, na dachu są gargulce, dokładnie, taki mały spoiler. A te gargulce do fajnych nie należą. I tu był jakiś pan, pamiętam. Tak. O, cholera. To bardzo wesoły pan. Mogę od tyłu zajść? Nie, nie mogę. Ale pokonanie go nie będzie jakiś... Ty, jeszcze żyjesz? Gdzie? Gdzie Estusa? Pozwoliłem ci? No. Odłamek tytanitu, super. Dusza strażnika ognia. O, miło. I tam jest... Ksiądz. Ksiądz jest niebezpiecznym stworem. A tu jest winda. A tu jest... Tu są schody. O, cześć. Dawnośmy się nie widzieli. Tutaj jest napisane. Atak kleszczami? WTF. Zbliża się chudzielec. Dobra, czas na pojedynek z księdzem. Taś, 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 księżulku. Taś, 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 taś. O Boże, jakie krytyczne pudło. Za dużo ich tutaj! Za dużo! Uciekaj! Oła, 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 oła. Żeby się jakaś bomba przydała. No i co spadka nie miała? Ła. Czekaj, 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 czekaj! Ej, no ile ich tu je? Kuźwa! No bez jaj! Seriously? Czy on przypadkiem ich nie spałnił przypadkiem, dlatego ich tak dużo nie było? No, księżulek musi zginąć. Ciekawe. Zaiste ciekawe. Chwila, dodając sobie zgon, dodałem, nie? 17 śmierci, czy nie dodałem? I z iloma zaczynaliśmy? Bo zapomniałem już. W dupeczkę. Co tu jest? Uważaj na prawo. Spróbuj piromancja. Bla, bla, bla. To jest chyba skrót w ogóle do tego, do kaplicy Firelink, z tego co pamiętam. Dobra, gimpan. No i księżulek. Właśnie, moje dusze. To ja go zabiłem? Tak, ale mnie zabili też. Tyle dobrego, że on zginął. No i trochę doświadczenia jednak zyskamy, bo nie stracimy tego. Boże, tak sfejlować. Za dużo ich tam było.
too much. Zdecydowanie too much. Boję się myśleć, co to będzie, jak będzie druga część Dark Souls. O Boże, ale będzie bulwienia. Ła. Quizir, ale widzisz, co ja tu mam? Widzisz, co ja tu mam? Czy ty nie widzisz, co ja mam? No, no. Widzisz, co to mam, nie? O, zapomniałem o nim. O Boże. Czy ile przyszedłem? Nie wiem, z 5%. Oła. Oła. Shit, 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 shit. To nie było mądre. To nie było mądre. Więcej was matka nie miała? Gin! Masz karo. No. Tam ich jeszcze więcej nie ma przypadkiem? Jeszcze ten jest. Nie ma. Dziada. Przepraszam najmocniej. Dobra, zobaczmy, co na górze jeszcze jest. Nie pamiętam. Czy już dalej są tylko gargulce, czy to już wszystko? Bo księżulek z piekła rodem został już załatwiony. Tu już nikogo nie ma i chyba został tylko sam i wyłącznie księżulek, jak na mój gust. Co my tu mamy? Gdzie w ogóle jesteśmy? Kłamca na wprost. Jak kłamca? Że co? Quizr, tam poproszę jakieś porady, ale nie tak jakieś straszne, ale troszeczkę. A. Still human are you? Then I am in luck. Could you help me? As you can see, I am stuck without recourse. Co zrobić? Tak, podobno robiłem sondę analną mieczem dzikowi, tak. Kłamca, nie kłamca, kłamca, nie kłamca. Wypuścić go czy zostawić? Nie uwalniaj go. A czemu? Czemu go nie uwalniać? A tak, bo jak się idzie do gargulców, to warto mieć człowieczeństwo, bo wtedy mamy pomocnika. Tak, tak, tak. Bonfire. Aha, tak, to jest gościu, który bonfire'y kasi, tak. Prawda. Coś gdzieś o tym słyszałem. Więc w sumie no. Więc tu już zostały tylko gargulce tutaj, które są mega imba wkurzającym bossem. Chociaż i tak to jeszcze nie jest jakiś tam. Znaczy na ten moment jest to mega wkurzający imba boss. W sumie wszyscy są mega wkurzające imba bossy. Więc wracamy do ogniska w takim rozrachunku. Uratowałem komara od Rage'a, jestem bohaterem, dzięki. Ale właśnie, jak to działało z tym właśnie, że... Ale on gasi bonfiery i co, można go jakoś dorwać, zabić, cokolwiek? Czy jednak nie?
czy no może jakoś odgasić te bonfajery, ogniska. Właśnie, to jest dobre pytanie. Trzeba trochę w ogóle przykoksić teraz naszą postać. Zastanawiam się, czy lepsze uzbrojenie nie zrobić. Znaczy, chodzi mi o pancerz, bo trochę jesteśmy goli i weseli. Nowy poziom. W co by zainwestować? Oto pytanie podstawowe. O, zwinność... Witalność, jak na mój gust. Już 21 poziom, wow, szaleństwo. Uszanowanko, bym rzekł nawet. Tam się nie dostaniemy, tam są zamknięte bramy. Siła, no zainwestowałem witalność ostatecznie. I nie wydaje mi się, że to jest zły pomysł. Dobra, dzieciaki, ja idę sobie zrobić obiad teraz. Księżule pokonany, gargulce przed nami. Chyba to będzie, podejrzewam, następny, najbliższy nasz kierunek. Tymczasem jeszcze chwilę posiedzę na czacie. Jak chcecie, to możecie mi coś podoradzać. Ja się odmeldowuję. Rage'ujący Moskit mówi papa. Papa. Pa.